Cześć! Witaj w kolejnej części vloga Moje 5 minut. Dzisiaj będę kontynuował pracę nad slice'em. W zasadzie ukończyłem, tylko chciałbym przetestować, czy to faktycznie działa. Więc kolejne 5 minut. Dzisiaj i myślę, że będzie można spokojnie powiedzieć, że slice jest gotowy. Oczywiście wszystko może się zdarzyć. Więc dzisiaj pobawię się troszkę interfejsem graficznym. Mianowicie chciałbym, żeby mi tutaj zadziałało to okienko, które dorabiałem ostatnim razem, czyli że załączyłem tego slice'a i tam coś się działo. Tylko z tego co kojarzę, muszę zarejestrować tutaj nowego slice'a do przerywania krótkiej przerwy. No bo jak inaczej te wszystkie elementy znajdą się. Kontenerze. Dobrze. Więc mogę spróbować zobaczyć, co się dzieje. I czy to zadziała tak jak powinno. I jest błąd. Autofaka 5.2 używa, a powinien być autofak 5.1.2.0. Więc mamy pierwszy błąd. Czyli tak, albo podnieść wersję autofaka tutaj, więc tak de facto musiałbym podnieść wszędzie wersję autofaka. Bo jest nowa wersja. Czyli ja sobie podniosę w górę, tylko pytanie, czy to we wszystkich projektach będzie trzeba zrobić, czy nie. Cztery paczki instaluję w każdy default. Czy dzisiejszy odcinek będzie polegał na aktualizacji autofaka? Pytanie, czy nie można tego zrobić masowo? W sumie nie wiem, bo nie korzystałem z takiej operacji. No i teraz mogę spróbować uruchomić, tylko czy nie zgłosi mi kolejnych błędów? Okej, okienko się pojawiło i ja mam teraz start, short break. Mam moje okienko. Rozpocznij krótką przerwę. I teraz krótka przerwa powinna trwać jakiś czas. I następnie przerwać się. Tylko w zasadzie nie wiem, czy to zadziałało, bo nie mam nigdzie breaka ustawionego. Więc trzeba byłoby zrobić to tak, że w moim event listenerze ja sobie zrobię, wstawię break. Tylko czy ja mogę teraz ustawić? Ostatnio miałem problem z ustawieniem breaków. Więc będzie trzeba może przejść przez... No nie mogę przejść. Muszę czekać 5 minut. To dużo. W każdym bądź razie... Nie ma błędu teraz. Teoretycznie mogę uznać tego slice'a za ukończonego. Bo efektu nie ma. Jeżeli miałbym podpięte odtwarzanie dźwięku, to teraz by coś było. Więc trzeba rozszerzyć sound o nowe zdarzenie. I być może to będzie kolejny slice, który trzeba po prostu obsłużyć. Czyli event listener, który spowoduje odtworzenie dźwięku. Ale to nie jest ten slice, więc ja sobie pozwolę dzisiaj zakończyć w sumie na tym. Błędów nie było. Wygląda na to, że się to za zdarzenie wysłało, więc zrobię po prostu commita.
Troszkę dzisiaj nie wyszło, bo mam podpięty skrót do Control albo Alt-1 i to mi przełącza ekrany. I tak się zdarzyło, że przełączyło mi ekran na inny. No ale niestety. Nie zobaczysz po prostu, jak zakomitowałem bieżące zmiany i wypchnąłem. Ale generalnie udało się poprawić kodzik i ja myślę, że ten slice można uznać za zakończony. Jutro poszukam nowego do realizacji. Także dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. A jeśli chodzi o estymację, to śmiało mogę powiedzieć, że 45 minut wystarczyło. Więc taki wniosek. 9 odcinków. To na razie. Do usłyszenia jutro. Do zobaczenia.